Teraz pokażemy, jak zdać odstoję samolotu przed pierwszym uruchomieniem danego dnia. Zanim samolot ruszymy w hangarze, powinniśmy to wykonać, dlatego że paliwo nieporuszone zawiera wodę nierozpuszczoną w paliwie, czyli warstwowo zalegającą na dnie zbiornika. Tylko dzięki temu możemy pobrać tą wodę za pomocą kieliszka. Zaczniemy od prawego skrzydła. Punkt poboru paliwa znajduje się na samym dole zbiornika. W zależności od modelu Cessny mogą być to dwa punkty lub cztery umieszczone w obydwu zbiornikach. Zlewamy paliwo do kieliszka i pod światło zaglądamy, czy nie pojawiają się tam wiry związane ze spływającą wodą lub bąbelki. Jeżeli paliwo jest czyste, zlewamy go do słoika w dowód pobrania odstoju. Słoik opisany znakami samolotu zostaje w hangarze na czas naszego lotu. Następnie pobierzemy odstój z najniższego punktu instalacji paliwowej. Tutaj mamy dren, pociągamy za rączkę, upewniając się, że została zablokowana dźwignia zaworu, sprawdzamy jakość paliwa. Jak widać, paliwo jest przejrzyste, nic mu nie grozi, ani nie ma tutaj wody, ani nie ma tutaj śmieci. W przypadku stwierdzenia poważniejszych zanieczyszczeń typu śmieci, czarny jakiś taki proszek czy elementy farby, oddajemy samolot mechanikom. To samo robimy na lewym skrzydle. Sprawdzamy jakość paliwa i po tej czynności podpisujemy zeszyt znajdujący się w hangarze. To wszystko.